obiecałam, że pokażę ciasto. Ciasto jest już zrobione. Prezentuje się tak. Trochę miałam za mało czekolady, bo tam było w przepisie u cioci podane 200. Ja miałam 150. Próbowałam to jakoś dobrze rozsmarować. Nie mam takich przyrządów jak ciocia, więc wyszło jak wyszło. Zaraz jeszcze pokażę, jak wygląda po przekrojeniu. No i oczywiście zapraszam Was na jej kanał po raz kolejny. O, tak wygląda i zobaczcie, jakie piękne fale. Ha? Ciocia, zobacz. Nawet mogę powiedzieć, że ładniejsze jak twoje, co? Grubo pojechałaś teraz. Ciekawa jestem, czy smakuje. Piękne. Ciocia, i tego nie spróbuję, możesz powiedzieć, że nawet smakuje lepiej jak ciocia. Nie no, lepiej to nie, no ale może podobnie chociaż. Chociaż tyle. No już nie, musisz zawsze to oblizywać. No i co, ciocia, jesteś dumna teraz? Nie przytakuję, widzisz? Nie, naprawdę ładnie wyszło. O, z tej strony mi się bardziej podoba. Hmm? Elegancja Francja. Piękne ciacho, piękne, piękne. Witajcie moje kochane robaczki. Cieszę się jak głupi do szkiełka z tego względu, że dzisiaj jest... Jaki dzień? Czwartek, po prostu czwartek. Nie, żartuję sobie. Cieszę się dlatego, że pierwszy dzień obudziłam się od niedzieli wieczoru. Wieczora. Od niedzieli. Jak był wieczór w niedzielę, zaczęłam mieć migreny. I tak do dzisiaj. Do dzisiaj męczyłam się i było okropnie. A dzisiaj jest, tak wiecie, czuję ból, ale jest ok. Jest ok, wezmę tabletkę, wypiję kawę i mogę działać. A tak wszystko, co robiłam, robiłam w takim powolnym tempie. Całymi dniami spałam. No masakra, masakra. Jeżeli ktoś cierpi na migrenę, wie, o czym mowa. I teraz już koniec na ten temat, bo to nie chodzi o to, że ja się tutaj... jak to się mówi? Że ja się tutaj... nie wiem... niańczę nad sobą i potrzebuję litości, bo to nie o to chodzi, tylko tłumaczę się, dlaczego nie było tak długo vlogów. Prawdopodobnie dzisiaj strzelę sobie makijaż, bo cały tydzień chodziłam bez tapety i nie czułam się fajnie. Za chwilę jadę. Co ty tam zjadasz? Co ty zjadłeś? Co zjadłeś? Co znalazłeś? Przysiadłeś śniadanie. O Jezu, tylko się do niego odezwę. To jest taki lizus. Lizus, pani, lizus, lizus. Nie, będę mokra. Do sklepu idę. No masz, pogłaskam cię. O, tak, 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 pieści mordę. Zawsze tak moja ciocia świętej pamięci mówiła. Zawsze się śmiałam. No już starczy. Kochani, pojadę do sklepu coś kupić na obiad, bo już nie mam nic tak w sumie do zrobienia. Chodzi za mną grochówka. Przepraszam, ale jestem dopiero co niedawno obudzona. Chodzi za mną grochówka, ale co zrobię, to jeszcze nie wiem. Może jakąś zupę, może drugie danie. Zobaczymy, co będzie w sklepie, co upoluje i tak dalej. Budżet się kończy, bo jutro jest wypłata, także ja zawsze mam wyliczone pieniądze. Mało tego. Wiecie, jestem tam w toalecie, robię swoje co trzeba. Wchodzi Laura i mówi, mamo, ja co, buty mi się rozwaliły. Ja mówię, poczekaj chwilę. A szkolne ma tylko jedne, a czarnych żadnych. Pokazuje połówka. Normalnie na pół jej podeszwa. Ja mówię, no Laura, ja teraz ci na nic, ja, nic ci na to nie poradzę, nie? Ja mówię, dobra, to ubierz moje buty. Ja mam dużo czarnych butów, ale w większości też na obcasie mam tylko jedne takie z kokardkami lakierkowane. Ja mówię, ubierz moje. Ja mówię, pasują, mogą być? Bo wiecie, bo by nie poszła do szkoły. Mówi, dobra, mogą być. Ja mówię, przez weekend ci kupię, no bo nie mam wyjścia. Także kolejny wydatek. Ale dzieci najważniejsze, choćbym miała sobie odgara odłożyć zawsze. Zawsze dzieci najważniejsze. Jezu, jaką głośno słucha tej telewizji. No, od razu lepiej. Także dzisiaj będzie tapetka,
na mordeczce dzisiaj, zawsze jak się dobrze czuję, nagrywam dużo filmików na Zaśkę, także dzisiaj sobie będę robiła właśnie dzień nagrywkowy, jakiś tam test, którego dawno nie było, żadnego testu. Mam bardzo dużo tagów do nagrania, bardzo dużo, to na pewno, i pustaki, bo pustaki mi się wysypują. A pustaki tym razem będą trochę zmniejszona ilość chemii. Stwierdziłam, że przez kilka filmików nie pokażę wody do żelazka, kulek tych Lenora i takich rzeczy, z tego względu, że po prostu to się ciągle powtarza. Mi się to kończy, ja to ciągle pokazuję, więc te produkty teraz ominę, chyba że będzie jakiś nowy płyn, nowy proszek, nowy żel, cokolwiek nowe z chemii, albo chusteczki, albo coś takiego, pokażę, ale woda, kulki odpadają. Bo to tylko, wiecie, zajmuje miejsce i czas, a nic się nie zmieniło. Dwa zapachy używam i kulek naprzemiennie, i jeżeli kupię nowe, inne, to wtedy pokażę. To by było na tyle, co u mnie. Dochodzi w pół do. My wychodzimy za 10, także mam jeszcze 20 minut do wyjścia. Muszę przygotować jeszcze małemu jedzenie i do siatki, piżamę, misia i takie rzeczy. Czy ja coś chciałam jeszcze napomknąć? Na pewno tak, ale w tym momencie mam taką dziurę z tymi butami, tak śmiesznie wyszło. Dzisiaj jest 13, więc prawdopodobnie mogą być niespodzianki. No i tyle, kochane robaczki. Wrócę z zakupami, to wam pokażę. Chociaż to są tylko takie chlebuś, jedzenie dla psa i coś na obiad. To później. Wróciłam do domku, byłam na zakupach i słuchajcie, spotkała mnie fajna, bardzo fajna. Tu jakieś ptaszki mi hałasują gdzieś. Chyba siedzą mi w róże, wiecie? Słuchajcie. Słyszycie to? Nie wiem, czy słyszycie. Spotkała mnie fajna, miła niespodzianka. W Lidlu jedna z moich widzek do mnie podeszła, co było bardzo, bardzo miłe. Dziękuję ci, słoneczko, że się odważyłaś. Fajnie było z tobą porozmawiać. O, poleciało. Przepraszam, tylko nie pamiętam twojego imienia. Byłam tak zaskoczona, że ktoś mnie rozpoznał. I to już po raz drugi. A zresztą wiesz, że się zawstydziłam, także pozdrawiam cię, fajnie, że mnie oglądasz i było mi bardzo, bardzo miło, fajnie, że się odważyłaś i mogłyśmy sobie chwilkę porozmawiać. A teraz pokażę wam, co kupiłam. O, Czarnuszek już się cieszy. Czekaj, proszę odejść. Lidl i małe zakupy w Tesco. Trzeba było na obiadek coś kupić. Chrupki dla małego, on bardzo je lubi, także chrupeczki, te ze szczypiorkiem. Dzisiaj zaczął się polski tydzień, zakuć. Polski tydzień, ale jeszcze nie wszystko wyciągnęli, więc tylko wziąłam kilka rzeczy. Pomidorki, ja lubię tam sobie na kolacji pochrupać. Marcheweczkę, 29 pensów, to trzeba było wziąć. Później wzięłam sobie te waniliowe pianki, uwielbiam je, a później tyłek rośnie, ale co tam, mówiłam, że zbieram na zimę. Makarony, bo dzisiaj stwierdziłam, że robię rosół, bo mam ochotę i wszyscy u mnie w domu lubią, a dwa dni pod rząd były kotlety, tak? I sos, i to, no to mówię teraz zupa. Pietruszka. Też 29 pensów. W Lidlu zapłaciłam dzisiaj 14,33. Ale ty masz te oczy faktycznie. Przecież nie masz takich oczków pięknych. Piękny mój cudaczku. I kurczaki na... No dzisiaj na rosół. O Jezu, czekaj na tą puszkę jedzenia. Za chwilę mi bateria padnie. Jak przerwie, to wymienię sobie baterię i połączę się jeszcze raz. Seler,
do rosołu drugi makaron, bo jeden za mało na nas. Pachnie blakiem. Rodzynki dla Laury. Serek na kanapki, ten soft. Parożek. Kupiłam sobie sok wiśniowy do piwa, bo już nie mam ani kropelki. Piwo jest, a ja nie piłam, bo ja bez piwa, bez soku się nie napiję, bo nie lubię. A z sokiem wypiję bardzo chętnie takie piwko. Olej rzepakowy. No i jak rosół, to nie może zabraknąć pory. Także wszystko jest. Lidl, koniec. I teraz co Mazia kupiła w Tesco? A w Tesco kupiła kawę. Kawę kupiłam. Wolę tą z Bieny ma, ale powiem wam, że nie chciało mi się jechać po samą kawę. Jutro pojadę, bo muszę sobie kupić do fajki olejki. W Tesco zapłaciłam dzisiaj... Gdzie to jest? Blacki! Total. 4,94 tylko i wyłącznie. I mam nową kartę, bo stara była na starym mieszkaniu, założyłam sobie nową i mam 9 punktów. Wow, 9 punktów. Śmieję się. Chlebek musiałam kupić w Tesco, bo w Lidlu nie było tego chlebka. Misiu nie je innego. Do dzisiaj kiwi, ale ja chyba będę robiła sok. Także dzisiaj na pewno zjemy, zobaczcie, za 37 pensów. I nigdzie nic nie zepsute, ani nic. Ludzie, przeceny są fajne. Ktoś, kto pisze, że truje ludzi, bo jem z przecen, to zastanówcie się, co mówicie. Nie kupuję zepsutych, przeterminowanych produktów. Dwa jogurty, bo Russell bardzo je lubi na... Zwalisz i pęknie, zostaw. Nie rusz. No, dobry piesek. No i banany, bo bananów już w domu nie mamy, także banany. I to by było na tyle. Do zobaczenia później. Ja dzisiaj mam dużo sprzątania, dużo filmików chcę nagrać. Jak zwykle, jak się dobrze czuję, to zahasam rękawy i działam. Także kochani, do następnego łączenia. Pa, pa. Moje dziecko dzisiaj ma dzień zapominalski i w ogóle wszystko. Wróciła do domu się przebrać, nie, Luśka? Aha. Przerwała mi filmiku, ale to nic. Dzisiaj nagrywam dla was dużo filmików, żeby były ponagrywane. Wiecie, że ja się nie zawsze czuję na tyle, żeby coś tam ponagrywać, a uwielbiam czytać, odpisywać i w ogóle... YouTube to moje życie, o tak. No nie, no bez przesady, nie tylko żyję YouTube'em, mam też jakieś tam inne rzeczy. Wiecie w ogóle, że od jutra już dzieci mają wolne? Mi całkowicie to wypadło z głowy, chociaż mi to mówili, ale gdzieś tam. Myślałam, że od poniedziałku, szczerze mówiąc. O której będziesz? Na napisach. Dobra. Pa. Pa, Lovia, pa. Także nagrywam filmiki. Była moja mamusia na kawce. Posiedziałyśmy chwilę, jutro przyjdzie na dłużej. No i tyle. I tak to. Boże, co mi się z tymi włosami. Dlatego nie lubię rozpuszczonek. Jak siano od tej maseczki. Maseczki i olejki nie sprawdzają mi się ostatnio. Musiałabym je chyba wyprostować albo po prostu wysuszyć suszarką, a nie umyć ich przed spaniem. Dobra, idę dalej nagrywać pustaki. A tam taka niespodzianka, to Russell zabrał od psa. Jestem tak na niego wściekła. Zobaczcie, ile jeszcze miałam tego. No a teraz to już do wypieprzenia jest. Tak długo miałam, te pomadki nie są tanie, cholera jasna. A tu jest taki piękny minionek, dzisiaj wrócił tak ze szkoły, bo dzisiaj mieliście dzień piżamowy, tak? Wszystkie dzieci się przebierały, czy tylko wasza klasa? Sześć. Wszyscy. Dostałam od Russellka kwiatka. Ty zawsze... nawet nie pójdziesz tam do kuchni karty, bo nie ma. Kochanie, chodź pokażę ci, że ci kupiłam dzisiaj karty. Ślepoczku. Patrzałam wszędzie. Myszko moja, nie patrzyłeś wszędzie. Na górze, tu. Patrz, tu. Chodź, pokażę. Podejdź koło mnie. No nie się widzę. Przyjrzyj się dokładnie. Oho.
Ślepaczku, ślepaczku, okulary kupimy? Co? Okulary ci kupimy? A tam leżą chipsy. Wziąłeś już? Aha, dobra. Mam. Uciekaj! Uciekaj! Już! Uciekaj! Uciekaj! Jestem wściekła na niego, jestem tak wściekła na niego. Jeden nowy, jeden stary. Moja ulubiona pomadka. Ta, co mam na ustach, wiecie co? To musiało być tak, że ja wychodziłam. To musiało być tak, że ja wychodząc. Nawet nie muszę powiedzieć dzisiaj. No, nie musisz. Do prania trzeba ciuchy wrzucić, bo to są. Masz wolne, długo, długo. Co to jest? Co to jest? Patrzcie, jak skruchę wali. Co to jest? Co to się pytam jest? Nie głasz go, Russell, teraz. Bo pani, mama na niego nakrzyczała. Nie wolno go teraz głaskać, bo on nie zrozumie. Wiesz? Zabierz mi to wszystko stąd. Mi... Te rzeczy pozabieraj mi stąd. Karty, siatki. To co, ty jesteś dinozaur? Co? Aż się we mnie zagotowało. Au. Dobra. Tylko jeden nie nowa. No dobrze, no to fajnie, znowu. Ja mam też ciąg. To ja ci to ładnie zgarnę i to weźmiesz. Albo przyjdź po to. Proszę, patrz. I co? Już. A to do wyrzucenia, tak? No to malina. Teraz jest jego pora na jedzenie, ale muszę 5 minut odczekać. Taka, wiecie... To ja stukam! Blaki to... Blaki to ja stukam! Wariacie! Przygłuchy jesteś już? No muszę teraz tu wyczyć, no ufajdałam całe. Wiecie co, ja mam pranie na dworu, ja mam pranie. Takie chmury nad barchet, takie chmurzyska. Pięknie, słonecznie było, a teraz o. Oj, chyba muszę wziąć rutinoskorbin, o już zadziało. Patrzcie, jakieś przyszycie do mnie odwalać. Gdzie on kochany jest pies, ale... Pani będzie zamykała salon. Nie będziesz siedział w salonie, tylko na swoim miejscu. Wszystko mi zjada, wszystko trzeba chować. Gorzej jak z dzieckiem, naprawdę. Czasami jest taki grzeczny, że nic nie ruszy, a czasami to śmieci powyciąga ze śmietnika, no, pozjada mi kosmetyki, buty, kapcie, wszystko. Dobra, robaczki, do później. Muszę dać mu jeść. Zapytać się Russellowi, co zrobić do jedzenia, zanim rosół będzie. Do później, ale prawdopodobnie... Wiecie co, kochani, zrobimy tak, że na dzisiaj to już będzie koniec. I jeszcze chciałabym z tego miejsca bardzo mocno i serdecznie życzyć w dniu ślubu Mariuszowi i Magdzie wszystkiego najlepszego, aby wasza miłość trwała na wieki, żebyście dzielili się troskami oraz fantastycznymi chwilami, żebyście wszystko robili wspólnie w radości, żeby wasza miłość z dnia na dzień coraz bardziej była piękniejsza i mocniejsza, żebyście byli zawsze razem na dobre i na złe. W tym dniu, w dniu waszego ślubu życzę wam wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze. Szkoda, że nie możemy być razem. A z wami, kochani widzowie, dzisiaj się już żegnam. Wiecie, jak wygląda rosół. Nie muszę tego zawsze pokazywać. Także do miłego. Prawdopodobnie do jutra. Nie będzie to vlog, będzie to jakiś filmik tematyczny, na który również serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Buziaczki, pa, pa.